Gdzie jest ten łoś? A w ogóle to długi weekend, nie? Długi weekend. Po co to komu? Po co to jest potrzebne? Nie martwcie się, z łosiem jest wszystko w porządku i jest już w lesie. Natomiast co do długiego weekendu, no niestety, jak już musi być, no to powiem Wam, jakie atrakcje na Was czekają w naszym Elblągu. Przede wszystkim w sobotę o godzinie 10 odbędzie się sprzątanie fosy staromiejskiej. Wszyscy chętni spotykają się przy przystani grupy wodnej. Sprzątanie odbywać się będzie z lądu i z wody za pomocą kajaków, a po wszystkim zapraszamy na wspólny piknik, poczęstunek, liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych właśnie na teren przystani wodnej. Sobota godzina 10 to również rozpoczęcie sezonu na Nowej Holandii. Czekają na Was takie atrakcje jak wielka zjeżdżalnia Lew Gigant, rejs z tramwajem wodnym, ptaszarnia i wiele, wiele innych. A w niedzielę na Nowej Holandii wystąpi Ola Gwazdacz, czyli finalistka programu The Voice Kids. W sobotę o godzinie 18 swój ostatni mecz w tym sezonie zagrają nasze piłkarki ręczne startu. O tym, dlaczego musicie tam być, powie Paulina. Tak, jest to ostatni mecz na naszej hali w tym sezonie, potem zobaczymy się dopiero we wrześniu. Także zapraszamy wszystkich kibiców, ponieważ Wasze wsparcie jest nieocenione i potrzebujemy go, żeby grać jeszcze lepiej. Zrozumieliście? Musimy tam być po prostu i kibicować. W niedzielę od godziny 10 do godziny 17 na placu pod katedrą odbędzie się piknik rodzinny Kompensy, czyli kampania Bezpieczna Autostrada. Podczas pikniku ty i twoje dzieci będziecie mogli nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. A dodatkowo sprawdzisz się na symulatorze dachowania i zderzeń, sprawdzisz również, jak to by było jeździć z alko i narko guglami. W ogóle ciekawe, gdzie można je kupić. Aha. Będzie też strefa relaksu, atrakcje dla dzieci, badania profilaktyczne, także jazda na Stare Miasto się edukować. Przez cały weekend na Starym Mieście będzie trwać Food Truck Festival, czyli jedzonko z całego świata. Mam nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie. Ja plany na tę majóweczkę już mam. Dzieczka, muzyczka, na wynos portel.pl i jedzonko mi przywiozą. Życzę Wam wspaniałego weekendu. Cześć!